pałac w Glince, okrzyknięty także pałacem samobójców czy pałacem wisielców, to jedno z tych miejsc, do których zwykli śmiertelnicy nie zapuszczają się po zmroku. Gdy patrzymy na masywną bramę, a w oddali porośnięte ściany pałacu bluszczem, to wiemy, że jest to miejsce, które kryje mroczne tajemnice. Zrujnowane mury pałacu, powiewający złowieszczo wiatr między jego ścianami, pokrakiwanie wron i kruków zamieszkałych poddasze pałacu tworzą klimat z najlepszych horrorów. Dzisiejszej nocy przy tej niefortunnej, ponurej aurze w padającym deszczu będziemy chcieli sprawdzić, czy uda się coś zarejestrować w środku i czy w pałacu coś lub ktoś nie z tego świata przebył. Miejscowość Glinka swą nazwę zawdzięcza gliniastym ziemiom, na jakich jest położona. Budynek, który aktualnie widzimy, powstał w XIX wieku. Na przestrzeni lat pałac w Glince należał do rodziny von Dyr, von Stosz, a w 1831 roku przeszedł w ręce rodu von Sobeltyc. O pałacu krążą różne opowieści z dreszczykiem. Powszechnie nazywany jest Pałacem Wisielców. Niestety nikt tak na dobrą sprawę nie jest w stanie wyjaśnić dlaczego. Jedna z wersji tej legendy głosi, że wybudowano go na dawnym cmentarzu dla samobójców i dlatego jakaś tajemnicza siła w następnych dziesięcioleciach ciągnęła kolejnych samobójców do przypałacowego parku, gdzie przewieszali linę na gałęziach drzew i odbierali sobie życie. Inna wersja głosi, że jeśli właścicielem obiektu zostawał mężczyzna, rychło popełnił samobójstwo. Pałacu, który został okrzyknięty mianem Pałacu Samobójców. Dlaczego? Ponieważ podobno został wybudowany na cmentarzu wisielców. Pierwsza ciekawa rzecz, wózek przewieszony na jakimś bolcu. Wygląda to dosyć creepy. Właśnie się rozdzieliliśmy. Każdy z nas poszedł w inną stronę. Ja idę na samą górę. Właśnie widzimy Michała. Tutaj szuka miejsca. Niebezpieczne, bo budynek ledwo stoi. Czeka, przeprawa jeszcze wyżej. Thank you.
mamy za dnia, to wszystko wyglądało lepiej niż teraz. Tutaj są te krokwie, na które trzymamy, bo jak sami widzicie, zobaczcie, no jest niebezpiecznie bardzo. Jest noc, jest po pierwszej w nocy. Rozpoczynamy projekt, dość nietypowy, bo na samym początku każdy się rozdziela i idzie w swoje wyznaczone miejsce. Więc zobaczymy, co przyniesie. Dzisiejsza noc. Miejsce, które wybrałem, mieści się tak naprawdę przy samym wejściu do budynku z lewej strony. Jest to chyba stara kotłownia, stary piec. I właśnie tam zmierzam. Jest tu mnóstwo dziur, zapadniętej podłogi. Trzeba uważać pod nogi, i to bardzo. Abstrahując od historii oczywiście tego miejsca, to czym jest to miejsce i jaką budzi grozę. No, trzeba przyznać, że w nocy nikt tutaj się raczej nie zapuszcza, bo byłoby to wielce niebezpieczne. Ja co jakiś czas zapalam lampę, żeby widzieć, gdzie idę, a moment, w którym ją zgaszę, wy cały czas widzicie obraz. Ja teraz nie widzę kompletnie nic. Jest ciemno, jest klimatycznie. Za każdym rogiem tak naprawdę może się coś czaić, a ja tego nie widzę. Mogę to zobaczyć dopiero, kiedy skieruję kamerę w danym miejscu. No i trochę jak w tej grze, w której bohater używa tylko ekranu z kamery, żeby widzieć to, co przed nim. Drzewo punktowe oświetlało tak. Może trochę sapie, ale to jest z tego powodu. Tam byłem i tam na strychu raczej będziemy zostawiali. Kamerę zostawiam ją tutaj. Mam nadzieję, że wszystko wypali tak, jakbym sobie tego życzył. Tutaj mam zawalony strop na pierwszym piętrze, jest cały prześwit do piwnicy. Tutaj, jak wspomniałem, nie wiem, czy widać, jest właśnie ten stary piec, który mam z żelaza. Jakieś stare butelki cegła. Jest tutaj tabliczka z informacją chyba o dacie produkcji. Ale za bardzo nic nie widać. Jest 1988 rok. Jakieś napisy.
korytarz. No dobra, to co? Woli ścisłości. Jestem na pierwszym, drugim, chyba na trzecim piętrze. Wszystko jest zniszczone. Jak tutaj, mam nadzieję, widzicie. Wszystko jest bardzo zniszczone. Ustawiłem kamerę full spektrum, która będzie nam nagrywała wejście na czwarte piętro. Tam jest jeszcze strych na samej górze, z którego nagranie będziecie widzieli. I czwarte piętro jest najbardziej zniszczone piętro. Dużo jest, widzicie, straszne zniszczenia, bardzo niebezpiecznie się tu chodzi, dlatego staram się robić kroki w miarę dobrze. Oczywiście używam kamery full spectrum, która za pomocą DTR emituje światło niewidoczne dla... Coś tam przed chwilą usłyszałem. Niech was też nie zmyli tutaj co jakiś czas pojawiający się para. Jest tu w tym momencie naprawdę zimno. Sami możecie zaobserwować. Niekiedy mylone jest to na zdjęciach czy właśnie na nagraniach z jakimiś zjawami. No, słychać tu nawet pociągi. Ale no, często to jest właśnie mylone, a tu po prostu jest uchwycona para z ust. Klimatyczny obrazek. Jacyndów. Kimkolwiek jest. Gdybyście byli tu teraz ze mną i, albo na moim miejscu. I patrzyli tylko w ten mały obraz kamery. Nie widzieli tego, co się dzieje za plecami, ewentualnie. No to zawsze jest taki niepokój. Zawsze jest taki niepokój, że coś może tam czyhać. W ogóle w momencie, w którym sorry, ale coś zaskrzypiało za moimi plecami. Odwróciłem się na tyle szybko, że upadł mi powerbank i przerwał nagrywanie. A mówiłem, próbowałem powiedzieć do was, co się wydarzyło tutaj w momencie, w którym wchodziliśmy do pałacu. Zabił alarm, ale do końca nie jesteśmy przekonani i pewni, co to był alarm. Czy to był samochód? Czy to była jakaś czujka? Prawda, są tabliczki, że obiekt jest monitorowany. Ale czy aż tak byłby monitorowany, żeby instalować tu alarm? I żeby ktoś miał tutaj przyjeżdżać w nocy? Byliśmy tu za dnia, robiliśmy sceny dzienne. I nikt jakby się nie interesował tym, że ktoś tutaj wchodzi, nagrywa, robi zdjęcia. A my nie niszczymy. Bo urbex, czy takie zjawiska, badanie zjawisk niewyjaśnionych, to nie wandalizm. Ale tak naprawdę, co tu jest do niszczenia więcej? To, co mogło być zniszczone, to zostało zniszczone. Bateria nam zaraz spadnie.
Standardowo wróciliśmy do samochodu. Dwie kamery Orlo pracują jak należy. Jest zasięg, więc mamy pogląd na to, co się dzieje w Pałacu Wisielców. Jeden kadr skierowany jest na ten wózek, który wisi na drzwiach. Drugi na wejście do samego pałacu. Więc boczne wejście. Boczne wejście. Mamy pogląd na to, jakby ktoś tam się chciał zakraść, wchodził ewentualnie. Więc będziemy mogli zareagować szybko, pójść do pałacu, żeby chronić nasz sprzęt. No i jeżeli coś się zadzieje, to zobaczymy. No i też mamy pewność, że jeżeli coś się zadzieje, no to nie było to, nie miało na to wpływ jakaś osoba z zewnątrz. Tak jest. Po drugie, poczekam jeszcze do 3 w nocy, czyli tej teoretycznej godziny duchów. I zobaczymy. Rozdzielimy się ponownie. Weźmiemy każdy z osobna jakiś sprzęt i przeprowadzimy eksperymenty. Zobaczymy, czy coś wykażą. Do obiektu z Radkiem. Michał jednak został w samochodzie, bo skoro działają kamery Orlo, to wykorzystamy to, żeby on monitorował to, co się tutaj dzieje i ewentualnie dał nam znać za pomocą krótkofalówki, czy coś uda mu się wyłapać. A my z Radkiem rozdzielimy się tak jak poprzednio i będziemy chcieli przeprowadzić sesję. Sesję EVP przeprowadzi Radek, a ja wezmę ze sobą rempoda, lustrzankę. Będę robił zdjęcia i spróbuję coś zarejestrować. Jest godzina po 3 w nocy, więc nie ma idealnej, bardziej idealnej pory. Sprzęt jest tak, jakby zostawiliśmy, co cieszy. Zimniej, ale jak tak siedzisz też w samochodzie i się wygrzejesz, to potem gorzej. Ale cóż, rempota. Trzeba było zrobić. Rozdzieliliśmy się ponownie. Ja wracam do swojego starego miejsca. Radek idzie w miejsce, w które pozostawił kamerę. Full Spectrum cały czas nagrywa. Bardzo dobrze.
znowu się rozdzieliliśmy. No i co, jestem tu całkiem sam. Jeszcze czeka, tam jest wyjście na strych. Postaramy się pobawić trochę Piotrka i przeprowadzić sesję. VP, mamy tutaj czas, który wskazuje nam 3-0. No i nic. Nazywałaś.
potrzebujesz jakiejś pomocy, nie możesz odejść z tego świata w spokoju, daj mi jakiś znak. W tym momencie odpalę rempoda. Jak widać, rempod działa. Jeżeli coś się do niego zbliży, nie da dźwięk. Aha. No i zobaczymy, czy coś w tym miejscu uda się zarejestrować, czy uda się uzyskać jakieś odpowiedzi bądź wskazania. Na wstępie porobię parę fotek. Czy ktoś jest tutaj ze mną? W tym pomieszczeniu. Jest totalnie ciemno, pokaż się, jeżeli tutaj jesteś. Ktoś jest tutaj z nami, ze mną, w tym pomieszczeniu. Jeżeli tak, zbliż się do tej świecącej diody. Ona zamruga, zamiga światłem. Wtedy będę wiedział, że ktoś tutaj jest. Stań przede mną, żebym mógł cię... fotografować. Czy mieszkałeś?
spać w tym pałacu? Na pewno wiesz, kim jesteśmy. Jesteśmy w stanie ci pomóc, albo ściągnąć tutaj osobę, która może ci pomóc. Ale potrzebuję od ciebie znaku. Wystarczy stuknięcie, przesunięcie obiektu, czegokolwiek w tym pomieszczeniu, albo nagrania się na dyktafon. Wtedy będę mógł ci pomóc. Detektor pola elektromagnetycznego. To jest to urządzenie, które mam w ręku. Spróbuj wpłynąć na nie, podejść do niego. Wtedy zapali się więcej niż ta jedna lampka. Wtedy będę wiedział, że jesteś tutaj ze mną. Minuty w tym miejscu. Jeżeli chcesz mi dać jakiś znak, to daj go teraz.
czy miejsce to jest nawiedzane bądź przeklęte przez duchów wisielców, którzy polegli tutaj i zostali pochowani pod tym pałacem. Jeżeli tak, zbliż się do mnie, zaświeć tym urządzeniem przede mną. Czy jesteście tu ze mną? Czy jakieś duchy nawiedzają to miejsce? Proszę o kontakt z waszej strony. Jakikolwiek znak. Czy są tu zmarłe duchy? Czy są tu duchy zmarłych osób w tym pałacu, które krzątają się po jego murach, nie mogą zaznać spokoju? Jeżeli tu jesteście, dajcie mi jakiś znak. Zbliżcie się do mnie, wtedy was zobaczę. Zobaczę, że tu jesteście. Proszę o jakiś znak. Czy ktoś jest tutaj ze mną? Dajcie mi jakiś znak, jakikolwiek. Proszę. Zareagujcie, zbliżcie się. Zamigajcie lampkami. Zmienię jeszcze miejsce. Zatrzymam się przy tym wózku, bo jest tutaj też kamera Orlo, więc kiedy zobaczy coś Michał, to też mnie o tym poinformuje. Znowu uruchomił się ten alarm. Od czego on jest? Trzeba będzie się stąd szybko zawijać. Jeszcze moment. Skąd ten alarm? Wiadomo. Rem podmiga, bo użyłem krótkofalówki. Wyłączę ją. Skoro Michał nie odpowiada. Czy ktoś jest ze mną w tym pomieszczeniu? W tym korytarzu? Przy tym wózku? Proszę o jakiś znak. O zamiganie urządzeniem, które znajduje się przede mną.
Czy ktoś jest tutaj ze mną? Coś usłyszałem na dole, ale... Tutaj dużo rzeczy można usłyszeć. Zawalające się jakieś kamyki spadające z jedno wielkie gruzowisko, niestety. Pokaż się, jeżeli tutaj jesteś. Zademonstruj swoją siłę. Słyszałem kroki tam. Wydaje mi się, że Radek jest tu. Chyba, że właśnie się przemieścił. Zobaczymy, jeżeli przyjdzie tutaj do mnie za chwilę, to znaczy, że on. Jesteś tutaj? Ten alarm niepokoi mnie trochę, bo zabrzmiał drugi raz. Po raz pierwszy na początku, jak wchodziliśmy do budynku. Teraz, jak już byliśmy w środku. To ty? Jeżeli jakaś siła nawiedza ten pałac i faktycznie są tu duchy wisielców, proszę o znak. Możesz się do mnie zbliżyć. Możesz mnie dotknąć, jeżeli potrafisz. Możesz zbliżyć się do tego urządzenia przede mną. Dobra. Wszystko tam ok? Nie wiem, martwię się, jak tak Michał nie odpowiada długo. Ale prawdopodobnie nie włączył krótkofalówki. Włączyłeś? Jesteś? Jak tam z tym alarmem? Wszystko ok? Tak, ale ja nie słyszałem żadnych alarmów. Dobra, my zaraz skończymy, także możesz powoli przychodzić. Zwiedziliśmy już naprawdę sporo miejsc rzekomo nawiedzonych, przeklętych, takich, w których rzekomo mieszka sam diabeł. Jednak no, nie udaje się sprostać tym pogłoskom w momencie, w którym przyjeżdżamy do takich miejsc. Chcemy, żeby coś się działo, żeby coś się nie tyle zarejestrowało na naszych kamerach, co po prostu dało nam fizyczny znak swojej obecności.
No ale na razie nie było nam dane nic takiego zarejestrować. Być może przyjdzie jeszcze taki moment projektu na Podlasiu, projektu z Domu Dusz. Miejmy nadzieję. Na chwilę obecną cieszymy się, że możemy takie miejsca odwiedzać, badać, bo naprawdę są klimatyczne i jest to zajęcie, hobby, pasja, zwał jak zwał, która naprawdę sprawia nam sporo frajdy, oprócz tego, że wiadomo, że jest ciężko. Przykładowo teraz, 3 noce z rzędu, jesteśmy zmęczeni. Daje nam się to wszystko we znaki, ale no działamy, bo to lubimy. I mamy nadzieję, że kiedyś gdzieś ta praca zostanie doceniona na tyle, że będziemy mogli prezentować swoje materiały szerszej i szerszej publice. Zobaczymy, co czas przyniesie. Na tę chwilę wydaje mi się, że kończymy projekt w Pałacu Wisielców. Jest już grubo po 3:00, dochodzi 4:00. Ale standardowo przejrzymy jeszcze cały materiał z wypadu i wnioski poznacie już po całym odcinku. Do zobaczenia.